Ale kto dzisiaj? Ten dzień jest nasz. Rozbudowujemy całą wioskę, całą Smajlandię. Słuchajcie, tak. Przyjeżdża do nas sponsor i będziemy rozbudowywać całą wioskę. Ja z Alkiem będę budowlaniec, Kasiora będzie, bo normalnie mamy sponsora. Nie mówiłem wam o tym wcześniej, ale tak, wpadliśmy z Alkiem na pomysł i ze Smajslowem, że rozbudujemy całą Smajlandię. Niestety brak funduszów, no trochę to opóźnił, ale już znaleźliśmy inwestora, który zainwestuje swoje ciężko zarobione pieniądze. Dokładnie na tak. Naszą wioskę. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. No i czekamy w tej chwili na tego pana inwestora. Mówię, włącz nagrywanie i zaczekam razem z widzami. Co nie, widzowie, wy byście chcieli zobaczyć, jaki to będzie gościu, który ma pełną kasiory normalnie i czy w ogóle się zgodzi na to, nie? Bo to nie jest jeszcze klepnięte, że na 100% da tą kasę. Także bądźmy dobrej myśli i oczywiście, żeby na pewno tak było, to zostawcie łapeczkę w górę. Widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę, a na pewno ten inwestor, który ma przyjechać, to na pewno zainwestuje te pieniądze. Chociaż kto wie, zobaczymy. Klikajcie łapeczki w górę, klikajcie, a my dalej czekamy. Ej, czekaj, jedzie, pa. O, jaka fura, G-klasa. Wow, jaki samochód. Dzień dobry, panie villagerze, tak, to pan do nas przyjechał. To jest ta... Ale ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ty nie mów, ja powiem, bo ty nie umiesz. Nie, bo on ciebie nie będzie chciał słuchać. No czemu dobra, to ja słuchać? Ja. O, czekaj, ty wyciągnął skrzynkę. Mogę zobaczyć, co tu jest? No, ile kasy ma? Kasy, przywiózł kasy, to jest ta kasa na rozbudowę swojej lani. Panie villager, czyli tak, zgadza się pan na rozbudowanie tej Smajlandii? Udało się, Sebek, piąteczka. Elegancko, będziemy rozbudowywali swój lot i będzie jeszcze większa, zaprosimy widzów i widzowie tu zamieszkają razem z nami. Dokładnie tak. Jest, ale super pomysł. Czekaj, bo on tu coś jeszcze pisze, ten inwestor. Co? Ej, niestety nie mogę zainwestować w te wio... Ej, ale jak to? Czemu nie możesz, koleś? No, jaki wulkan? Wulkan koło wioski? Co? Nie, przecież... Koło naszej wioski nie ma wulkanu. Kiedyś był taki jeden, ale przecież my go rozwaliliśmy. Ale pamiętasz, co on tam był za moim domem? No tak, kiedyś był taki toksyczny z zombiakami i tak dalej. No właśnie, a teraz panie, nie, to pan wioski pomyliłeś. Tu nie ma normalnie żadnego wulkanu. Mówię panu, że tu jest czyściutka wioska. Tej wiosce nic nie zagraża. Tu śmiało można inwestować grube pieniądze, to i tak się zwróci. Mówię panu. No co nie? No to pokaż nam ten wulkan może. Właśnie, gdzie jest ten wulkan? Pokaż nam, jeżeli jest tu wulkan gdzieś w naszej okolicy, to my z Alkiem to załatwimy. Wsiadajcie do mnie. O, ej, mam wsiadać do jego fury. Dobra, no Alek, dawaj do tyłu. Czekaj, na tyły. Okay. Ja też chcę usiąść, czekaj. O, dobra, siedzimy. O, jest Alek, jestem ja. Czekaj, fotele są. Czekaj, panie villager, stop. Ja się przesiądę do przodu, ja chcę z przodu siedzieć. Chcę się poczuć jak biznesmen. O, dobra, jedziemy. Ej, nic nie widzę, słaniasz mi całą drogę. Alek, siedzisz, a ja widzę wszystko elegancko. Wow, trzymaj się w tym aucie. Jedziemy z villagerem, ale on ma nawigację, jakie zegary, chłopie, ale zasuwamy i on się kręci, ja nie mogę. Ej, mam GPS-a normalnie, chłopa, to Smajlandia jest cała. Ale super, auto się super jedzie, super się prowadzi, widzowie, słuchajcie, jedziemy z wioski normalnie z villagerem w środku, G-klasą. Jakie fotele, naprawdę... to są wszystko. No, ej, masaż sobie włącz. A w ogóle gdzie my jedziemy? Panie, my za wioskę wyjechali. A w ogóle, widzowie, tutaj gdzie jedziemy i jest ten pusty teren, to jest właśnie to miejsce na inwestycje. Tu mają być kolejne domy dla was i dla wszystkich innych, dla villagerów. O, i tu się kończy się już ta inwestycja. Tutaj ma być koniec. O, panie, my do lasu wjechaliśmy, rozbiliśmy się. Jedziemy. Pocz przez las, jaka ta fura jest elegancko, jak to idzie? Widzisz? Wjechaliśmy gdzieś. Widzę, ale ten samochód to nie terenowy. Dobra, panie, może stańmy już, tak, wyjdźmy lepiej. Lepiej wyjdźmy, tego złoma trzeba oddać na złom, do niczego auto. Gdzie ono jest w ogóle? My wysiadli z niego? Gdzie on jest? Gdzie to auto? Rozwalił. A, rozwalił go, a, dobra, okej. No i co, panie, tu nie ma żadnego wulkana, nie ma wulkana, widzisz pan niczego? Gdzieś jeszcze nas pan wywiózł do lasu, co my teraz zrobimy? Nie ma. Chciałeś nas pan oszukać, czekaj, ja wyjdę sobie normalnie na górę, bo nie mogę tutaj nic zobaczyć. O, elegancko, ja już jestem u góry. Gdzie ty jesteś? Na drzewie.
Ja na ciebie właśnie mogę, czekaj. Ej, tam rzeczywiście coś jest. To bardzo ważne, musicie mnie zaobserwować na TikToku. Na TikToku, mam swojego TikToka, nazywa się Alek Diamond, tu macie na ekranie, teraz wam się wyświetla. Zostawcie obserwacje, tam są fajne filmiki z Minecrafta i nie tylko, więc zapraszam was właśnie do zaobserwowania i już wam nie przeszkadzam. Już idę stąd. Idę, oglądajcie dalej. Tam w tym lesie. Gdzie w lesie coś jest? Patrz tam tą stronę, tam, tu jest jakiś... To jest wulkan. Ej, tu lawa się leje, ten villager miał rację, ty, tam tu jest jakiś wulkan. Dawaj z villagerem, po drzewach skaczcie, po drzewach, tu jest wulkan, dawajcie do tego wulkanu. Skacze. Ej, ale jak to, Alek, jak to możliwe, że u nas na wiosce, koło wioski, obok wioski, jest taki wielki, ogromny wulkan? Co jest grane, przecież go wcześniej tu nie było. Ja panie villager, czekaj pan, już też idę. Trzęsienie ziemi było ostatnio, czułeś to, nie? Tak lekko meble nam trzęsły. A myślisz, że to ziemi... od wulkanu? Nie, to właśnie od trzęsienia ziemi wulkan powstał. Płyty tektoniczne zaczęły nachodzić na siebie i powstała właśnie może taka góra. Tak było. Ale ty, ten wulkan jest naprawdę ogromny, a co jeżeli on wybuchnie i zaleje nam Smilandię? Oj, ty znowu trzęsie się czujesz? Wow. No tak trochę jo, ale dobra, już uspokoiło się, okej? Okay? Okay. Słuchaj, a podejdźmy do tej lawy, czy ona jest ciepła? Ej, nie no, ciepła, ja już czuję gorąco normalnie, jest. Jak bije od niej gorąco, no. Żeby las się nie podpalił, ty. Ej, czekaj. Tu pan, ty chyba tu ktoś mieszka. Gdzie mieszka? Idziemy to sprawdzić? W gdzie ogóle, dlaczego masz? Ten wulkan jest... no i co, teraz ten villager nie zainwestuje nam we wioskę, w Smilandię. No, nie tak to wszystko miało wyglądać. Drzewa się palą, patrz. Ajajajajaj, Alek, będziemy mieli problem, jak to się spali, nam cały las się podpali. No gaś to, no człowieku. Nie zgasisz tego, ty, tu jest za gorąco, dawaj do tego domku, do tego pomieszczenia, wejdźmy i sprawdźmy, co tu jest. Chodź, panie villager, z nami, chodź, panie villager, nie opuszczaj nas. Słuchaj, jeszcze my rozwalimy ten wulkan jakoś, nie, Alek? No powiedz, tak, że masz TNT. Ty, jakieś tabliczki tu są. Nie wiem, czy dasz radę. Ale co? Jesteś słaby. Jak wyłączyć portal? Co? Jak wyłączyć portal? Jaki portal? Jak tu portalu nie wiem. Nie ma. Czekaj. Zapobiegnie to wybuchowi wulkanu. Okay. Ale co zapobiegnie? Wulkan? Przejdź dalej. Znajdź guzik. I guzik musimy znaleźć jakiś. On i tak wybuchnie, nie znajdziecie guzika. A kto to zrobił, ten wulkan? To ktoś zrobił go. I dał tabliczki Robił nam. Ktoś ten wulkan i napisał o jakimś guziku, o wybuchu tym wulkanu. Jakiś portalu. Tu jest... Jesteś słaby. Ale kto do ciebie tabliczka? Ej, patrz, lawa się wylewa więcej, patrz, wylewa się, zalało na wyjście. Zamykaj drzwi. Jak on ci zamknąć drzwi? Czekaj. Dobra, przechodzimy dalej. Ten wulkan ewoluuje, on jest coraz większy. Panie widać, że nie wyjdzie pan teraz na zewnątrz, bo jesteśmy zalani lawą. Chodźcie tutaj, są jakieś drzwi, to patrząc na te tabliczki, musimy znaleźć jakiś guzik, żeby ten wulkan nie wybuchnął, chyba go wcisnąć, tak? No, to dawaj, widać, że... Panie villager, uważaj pan. Do tyłu, ja pójdę przodem, do tyłu, panie villager. Do tyłu. Ja idę pierwszy, dobra. Tak wiecie, żeby się nic nikomu nie stało. Okej, okay, musimy przejść do końca. Może dojdziemy do jakiegoś guzika, którym się da wyłączyć normalnie ten wulkan. Ale Alek, rozglądaj się w razie W, tutaj wszędzie, gdzie idziemy, bo tu może być ten guzik, nie? Tak, jeśli jeszcze portal miał być tam pisało. Tak. I pasy transportowe. Są pasy transportowe, przez które przechodzimy. Okej, okay, na razie jest igła. Idealnie. Przechodzimy sobie tutaj. Przeskakujemy. Dobra, ale tylko nie wpadnij do tej lawy, bo będziesz miał problem. Spalisz się i nie wiem, gdzie się odrodzisz, wiesz? Domyślam się. No właśnie, Sebek, uważaj. Miałeś uważać, no. Palę się. Ale dobra, dałem radę. Ej, przeżyłem. Osadnik mnie zepchnąć chciał. Rób. Co ty robisz? No, osadnik mnie popchał. No to może on chciał przyspieszyć, ale czekaj, ja muszę przestać się palić. Panie, poczekaj on tutaj. Się pali, to trzeba mu pomóc, a nie mnie tak. pchać. Powolutku idziemy, ja sobie poradzę, przejdę do końca, ja nieraz przez takie parkury przeskakiwałem, także o mnie się nie bójcie, bardziej o siebie się martwcie, nie? No ja się martwię cały czas. No właśnie, dobra, ja przeszedłem, dałem radę. Dobra, też jestem. Ej, tam pisało o portalu, znaleźliśmy portal, czy teraz jak do niego wejdziemy, to wulkan nie wybuchnie? To ja mam pomysł. Panie villager, ogólnie, pytanie, tak, bo nie wiem, czy dalej iść. Nie pchaj go. Panie villager, pytanie do pana, czy jeżeli znajdziemy guzik i go wciśniemy i ten wulkan już nie wystrzeli, to czy pan zainwestuje te pieniądze w naszą Smilandię, panie villager?
co? Ej, tak. Ale musimy znaleźć guzik. Za wszelką cenę musimy znaleźć guzik. Czekaj, czy wiesz, że mam może Instagrama? Tam takie zdjęcia fajne są z moją twarzą. To jeżeli tam twarz chcecie zobaczyć właśnie częściej niż na moich filmach, no to możecie właśnie wejść na mojego Instagrama. Nazywa się Alek Diamond, tłumaczy mojego Instagrama. Wpadnijcie, zaobserwujcie, będzie mi naprawdę milutko. A ja wam życzę miłego oglądania dalej. Oglądajcie, naprawdę. To już więcej wam nie przeszkodzę, obiecuję. To wiesz co, mam propozycję dla ciebie. Nie, no, to ty, nie! Dawaj! Wow, jak się w głowie kręci, co jest grane? Co jest, co? O, Alek i Villager, ej, jesteśmy razem. Tak, jesteśmy razem w tym miejscu. Okej, okay, dobra. No. A gdzie my teraz jesteśmy? W podziemiach? Jakieś bardzo gorąco tutaj, czujesz nie też? Wiem, Alek, ja się trochę pocę. No, ja też, cieknie mi z czoła, tak, że to jest hit normalnie. Czekaj, ja ci przetrę trochę, o, no, o, nie wycieraj mnie, fu, ja jestem spocony, ty to dotykasz. Ty, a tutaj kaktusy rosną? Co jest grane? Kaktusy lubią suszę i ciepło. No, ale... to jest git, no. Ale nie dotykajcie, bo oła, 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 mówiłem o tym, one biją. A ten piasek jest gorący, oła, moje stopy. Gorący, nie? Gorący, no. Boli. Dawaj, szybko przechodzimy. Tutaj jesteśmy chyba w jakimś wulkanie dalej. I dawaj, co teraz? Szybko. Parkour i lawa jest na dole. Ej, nie wpadnijmy lepiej do tej lawy. Co jest grane? Kolejny parkour do przeskoczenia. Okej, okay, daję radę. Przeskakuję idealnie. Musimy znaleźć guzik. To jest nasz obowiązek. Nie tutaj lawa lawy, leci. Nie, ja nie wchodzę do lawy, o, no, nie delikatnie, wchodzisz, no. Delikatnie tylko, dobra, przeszedłem, okej, okay, jestem dalej. Dawaj. I co? O. Znowu lawa, kolejna lawa, ej, uważaj, o, Villager! Villager poleciał, widziałeś to? Nie widziałem, co, wpadł tam? Wpadł normalnie do lawy, chłopie, widziałem to. Ej, no i zginął to co od teraz? Razu. Tam ale... jest taka temperatura w tej lawie, że Villager zaraz zginął. Ale ej, dobra. Ja go zasponsoruję teraz nas. No właśnie, to był nasz inwestor. Jeszcze nie wszystko stracone, idziemy, przechodzimy, teraz tutaj, dobra, ja jestem elegancko naumiany w skakaniu parkurów, no i mamy jakieś drzwi. Niestety jesteśmy bez Villagera, bo on spadł do lawy sami, i niestety. Padł, no niestety. Dobra, ale wiesz co? Znajdziemy go. On gdzieś się musi odrodzić. Inwestorzy są generalnie bogaci i ich wszędzie widać, więc gdzieś go znajdziemy. Ale w sumie... coś mnie zaatakowało, coś tam było, no. Jeszcze raz. Halo? Nie, tam nie wchodź, nie. Widzę, czekaj. Ty, tu są jakieś potwory. Dobra, a masz? Wejdę na nich, tam dawaj, masz dawaj, ale Alek, atakujemy. Ich jest to dużo, ich jest dużo. Dobra, dużo. poradzimy sobie, musimy ich zniszczyć. Nie ty, skrzynki broni. Są w ogóle, zobaczę, co jest w skrzynkach. Puste są, chyba. A, puste są, dawaj, bo mnie nawala czterech gościu. A mnie dwóch? No, a ja czterech! No dawaj! Jednego zabiorę ci! Pomóż mi! Ej, jeden pad, dobra, dawaj! A masz! Dobra, już pomagam, no, nie mogą paść, to co jest grane, ile życia mają, dobra, jeszcze dwóch. No, masz. Dawaj! No. Masz! No, prawie, dobra, jeden i... okej, okay, padły. Dobra, co jest w skrzynkach, otwieraj je. No nie wiem, trzeba po kolei zobaczyć. Jeden z drugiej strony, czekaj, tu... O, ej, klucz znalazłem! Co, tak szybko? No mam klucz normalny. Gdzie, tu? Tu był. No. Czekaj, nie ma na twojej skrzynki. Skrzynki nie mogę otworzyć. Ale tutaj się da radę przejść dalej, patrz. Otwieram i przechodzę. O, no. Fajnie. No dobra, okej. Okay. No to co, idziemy dalej? A to co to jest? A, nie wiem. Jejku. Nie. Au. Dobra, przejdę to szybko, to są jakieś kolce. Nie. Oj. Rozpocznij nagrywanie. O, dawaj. Dawaj. Jeszcze trochę, dobra, ja jestem. Już blisko. Jestem, okay, przeszedłem. Dobra. O, brawo, no, nie wrzucaj mnie w te kolce, no co ty no, sobie uważaj, Alek, uważaj. Dobra, żartuję, nie! No to przestań, mówię. Byś mnie, chłopie, wrzucił tam na dół i tam są no, kolce. No bo mnie stresujesz i straszysz. Dobra, się tu jest nie dość, że tak gorąco, to jeszcze Alek mnie stresuje. Dobra, idziemy teraz. Kolejny parkour do przeskoczenia. Ledwo dałem radę, dobra. No przeskakuję przecież, widzisz, ale elegancko. Przepraszam, nie chciałem ci rzucić, to przez te emocje. Ty, czekaj, tu jest jakaś woda. Woda pod wulkanem! Ja dobrze widzę? Patrz przez wodę tam, daleko. Nie wiem, nie widzę, co jest pod wodą. To jest inwestor? Czy to jest inwestor tam stoi? A co, jak on tu przeszedł? Ej, pan, jak on nas minął? Przecież on zginął w lawie. Ej, no właśnie. Ej, koleś, jak ty do siebie dostałeś, co? Halo, ej, zostaw inwestora naszego. Halo, dzień dobry, przepraszam, panie inwestorze. Pan wpadł do lawy, czy wszystko w porządku z panem jest? Nic się panu nie stało, na pewno, na 100%, pan nic? Jakieś tajne przejście pan znalazł pod lawą?
A jak pan tu doszedł? Jak pan nas wyprzedził? Nie wiem. Ty. Pan się tu urodził, zrodził, czy co? O co chodzi? On ma w ogóle, ej, zobacz, on ma nawet kasę, chłopie, na plecach, widzisz to? No, on jest bogaty tak, że sobie ma pieniędzy. Kasiasty fest, on całą skrzynkę kasy chce nam dać. Guzik! Yes, mamy to guzik! Guzik, klikaj, jest klikaj. Guzik! Dobra, klikam, pom, klikaj, dawaj. Panie inwestor, znalazłem guzik, już nie wybuchnie ta lawa, tak? No chyba nie, musimy się wydostać na zewnątrz teraz. Dobra, teraz musimy wrócić z powrotem, tak żeby się nam nic nie stało. Panie inwestorze, my o pana musimy zadbać, także powoli, delikatnie za nami. No idź pan przodem, płyniemy, ja będę pana popychał, żebyś pan czasem ten, tlenu, żeby nie zabrakło. Idź pan. Dbać o pana, dbać tak o jest, pana. Tak jest, musimy, Alek, musimy dbać o niego jako szklankę. Dawaj, widaczer, idź do przodu, tak jest, dobra, wyszedł, okej. Okay. Uważamy na niego jak na szklankę. Powolutku, panie widaczerze, powolutku, żebyś pan nie spadł poważnie. Bo jak pan spadniesz, to będzie duży problem. No powoli, nie trzeba się śpieszyć, my nasze musimy o pana zadbać, tak? No. Dobra, idziemy tutaj. Okej. Okay. Panie widaczerze, teraz będą kolce. Wie pan co, dla pańskiego bezpieczeństwa nie będziemy przez nie przeschodzić. Musimy je rozwalić. Tak, o. Dobra. Ale tak nie, musimy rozwalać chyba w taki sposób, jak rozwalamy. Tak to nigdy nie dojdziesz. No myślisz? Dobra, to czekaj, to może rozwalajmy te drewniane, masz rację. Panie, ma pan Kilof? Pan jest tak bogaty, pan Kilofa nie ma? O, właśnie, panie Kilof, Kilof by się przydał. Albo nie, dawaj tutaj, tędy. Dawaj za mną, ty, chłopie, dobra, uważaj, trochę niebezpiecznie jest. Uważaj, nie wpadaj w te kolce, panie! Ale przechodzę. Pan tu z drugiej strony ma. To co? A on sobie radzi samemu, on jest niezależny, samodzielnym człowiekiem. Niezależny, dobra, ja już mam, dawajcie tutaj, no panie villager, tutaj proszę za nami, bo jeszcze się coś rozwali, będzie problem. No. Tu za nami, elegancko, przechodzimy dalej, Alek patrzy, nie ma żadnego potwora, żeby czasem tego villagera nie rozwalił i żeby on zainwestował te pieniądze w naszą wioskę, nie? No panie, teraz już trochę niebezpiecznie. Panie, skacz pan za mną, tylko powoli, ostrożnie, delikatnie, bez spadania do lawy, tutaj ładnie przechodzimy. Siup, dobra, ja przeszedłem, idę dalej patrzeć, czy droga jest cała, aby na pewno. Jak tam, Alek, wszystko? No, dobrze? Osadnik, pan idzie za nami, osadnik, skacze tam jeszcze. Dobra, super, to teraz przechodzimy przez lawę, dobra. Tylko go nie zgub, żeby ten villager nas panie nie zgubił. Panie osadniku, za nami, za nami, o, biegnie, dobra. Biegnie. Albo wiesz co? Niech on se radzi sam, tylko niech kasę zostawi. No ale nie da nam kasy, jak go nie przyniesiemy. No wiem, dobra, powoli. On wskoczył, skubany. Dobra. No dał radę, ale skoka zrobił jak skoczek na czaski. Okej, wróciliśmy do portalu, musimy się teleportować. Będziemy wtedy z powrotem w portalu. Ciekawe jak stamtąd wyjdziemy, ale bądźmy dobrej myśli. Dobra, teleportujemy się. Chodź, villager. Tak jest, teleportujemy się. Wow, ale rzucę, jak się w głowie kręci. Tobie też, Alek? No, mnie wywaliło. Dobra, już wracam do normy. Dobra, i jestem. Uważaj, krawędź. Ja też stałem na krawędzi? No tak, oboje. Villager, nie podchodź, odsuń go. Nie wpuszczaj go tu, dobra, żeby nie wpadł. Nie ma lawy, patrz, to lawa była. No właśnie, tu była lawa. Co jest z lawą? Zniknęła, ja, pyteczka. Czekaj, chodźmy, wyjdźmy tutaj, chodźcie. No, dobra. Rzeczywiście zrobiło się chłodniej, już nie jest tak gorąco. Są te tabliczki, jest to pomieszczenie, tu jest wyjście, dobra. Ty, drzewa się spaliły, patrz. Nie ma lawy na wulkanie. Pani villager, guzik zadziałał, piąteczka. Kasiora, inwestujesz panie. Pan? Inwestujesz pan, powiedziałeś pan, że inwestujesz. Tak. O, kiwasz tak. Kiwa, dobra, to dawaj kasę, Ja dopiero uwierzę, jak zobaczę, że jest kasa. Skrzynka, o. Dobra. Zabieramy. Zabieraj, Alek. Dostałem powiadomienie, że na konto bankowe mi przelał. Co? No. Ty też? Nie. Dostałem powiadomienie, osadnik $1,000,000. Panie, jesteśmy bogaci! No! Ej, jak to? Ej, panie, mu wysłałeś, to mi też pan wyślij. Ej, mam... O, czekaj! Ej, dostałem powiadomienie! Ty, tak? Dzięki, villager! $1,000,000 dostaliśmy. Ty jesteś bogaci. Piąteczka. Podzielimy się z widzami. I słuchajcie, widzowie ogólnie, za niedługo jak rozbudujemy za tą forsę, którą dostaliśmy od villagera, to my z Alkiem zrobimy coś takiego, że zrobimy normalnie domki dla was i będziecie mogli z nami zamieszkać dokładnie. W Minecrafcie na Smilandii. Będzie superancko, elegancko, ładnie, pięknie. Okej, widzowie, mamy mnóstwo kasy. Teraz możemy rozbudować całą wioskę, więc jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, tak samo subika, bo wbijamy 200 tysięcy na moim kanale. No i przesłuchajcie wszystkie piosenki, bo teraz piosenki są w co miesiąc. Więc słuchajcie moich piosenek i czekajcie na nowe, więc widzimy się już jutro. Siema!
Myślę.